Hej kochani, witajcie w nowym vlogu, witajcie też z Zakopanego. Właśnie jedziemy w góry, jedziemy na parking, tak jak się idzie na morskie oko, ale nie będziemy szli aż tak daleko. I plan jest taki, żeby dotrzeć do schroniska w Dolinie Roztoki, chyba tak to się nazywa. Więc taki przyjemny spacer betonową drogą. Ale słuchajcie, pogoda jest taka, no jak to Michał mówi, mocno barowa. Jest ryzyko, że będzie padał deszcz, więc stwierdziliśmy, że tak będzie chyba najwygodniej, najbezpieczniej i najprzyjemniej, jeśli można w ogóle tak mówić, w tą pogodę. No szkoda, cały październik była taka piękna pogoda, słoneczko, a jak udało nam się wyrwać, to no to już nie jest tak fajnie. Ale co zrobić? No co zrobić? No ale co, odpoczniemy, połazimy trochę, pospacerujemy, zjemy coś dobrego, pójdziemy na Krupówki na dobrą kawkę i ciacho do Do Samanty. Samanty. Tak. Pieski zostały w pokoju oczywiście. Trochę figa marudziła. Ale mam nadzieję, że nie będzie tam płakać. Że nie będą dzwonić po nas. Tak. Znaczy ogólnie jest plus taki, że właściciele kochają pieski, w ogóle też mieli do niedawna pieska, więc Edi i Figa wygłaskani, wyprzytulani, wycałowani. No ale wiadomo, że też nikomu nie będzie pasowało, jak piesek będzie tam płakał i skomlał przez ileś godzin. No ale mają do nas numer telefonu, więc jak coś, to na pewno będą dzwonić i no co, co zrobimy? Trzeba się nauczyć. Następnym razem figę do plecaka. No właśnie najgorszy minus jest taki, że tutaj w Zakopanem ten Tatrzański Park Narodowy zakazuje, wiecie, z pieskami, żeby wejść na szlak. Dziwne, nie? No dziwne. Nie wiem w sumie, czy rozumiemy, że ten pies musi być pilnowany, czy mieć kaganiec, czy no ogólnie ogarnięty. No ale nie wiem. Nasze są takie, wiesz. No nasze są bardzo ogarnięte, zwłaszcza figa. No ale niedźwiedzia nie zagryzie, no. No, jeszcze nam ten właściciel też mówił, że dzisiaj od 14 ma być Mega wichura. tak, ma mega wiać wiatr i też dostaliśmy alerty i podobno już szczyty, znaczy szczyty, no gdzieś tam wysoko w górach już szlaki są oplodzone, więc taki październik niby taki niepozorny, a tu jednak już trzeba naprawdę się przygotować. Ja nigdy poza wakacjami nie chodziłam nigdzie wysoko w góry, więc nie mam pojęcia. Nie zapuszczam się, bo właśnie no, nie jestem jakimś tam dobrym turystą wysokogórskim i wolałabym nie ryzykować. Ale zobacz te choinki w ogóle, widać, że wieje. Tak, bardzo ładnie w ogóle, zobaczcie, jakie piękne są widoczki. O, przed nami jedzie jakaś bryczka. Konie. A tam co widać? Gubołówkę. No, widoczki piękne. Oby nie padało, bo tak to już ogarniemy to na tyle, żeby pokorzystać chociaż właśnie z jakichś spacerów i z tych pięknych jesiennych kolorów. Właśnie stoimy w kolejce do parkingu i tak sobie myślimy, czy jednak nie zawrócić, bo strasznie wieje. My chyba nie do końca się przygotowaliśmy na taką pogodę. No i nie wiemy, co robić w sumie. Co robimy? Idziemy pod regle. Myślę, żeby zawrócić, co? Najbardziej Strasznie wieje. bliżej, że tak powiem, że uciec, bo zaczyna kropić Tak, też. zaczyna padać, a my po prostu jesteśmy, wiecie, z parasolem. No i nie wiem, ale zobaczcie, jak te choinki się kiwają na tym wietrze. Przed chwilą tutaj szła taka para i po prostu ta kurtka aż na tym gościu cała latała od tego wiatru. No bo ciepło jest, ale wieje mocno i Tak, jest 16 ciężko stopni, padać. ale no właśnie nie wiemy. Co robimy? Zawracamy. Zawracamy? Tak, pójdziemy u nas, będzie bezpieczniej, nawet jak nas złapie, to będzie szybciej, dziś zejdziemy, się schowamy. Okej. Okay. Zresztą ty masz tak zatkany ten nos, że chyba lepiej, żebyś się już całkiem nie rozłożył, co? Na kulfona wyjazd. Zobaczcie, nawet poza sezonem w piątek jest kolejka jednak. Nie pogoda. Parową pogodę. Tak, a jednak wszyscy tutaj przyjeżdżają, żeby na morskie oko się przejść. Zobacz, jaka 500 ładna jedzie. Kapry. Cabrio, no. No i widzicie, tak to dzisiaj wygląda, więc. Nie, no dobrze. Nie, no, bałabym się iść. Zobacz na te choinki, Michał.
Ja bym się bała, że wiesz, że zaraz coś się po prostu przewali, jakieś drzewo. Więc nie, jednak trzeba do tego podejść racjonalnie. Czyli co? Piwo, bar. Jadąc, słuchajcie, a właściwie wracając, podjechaliśmy sobie do McDonalda po kawki i idziemy się przejść tutaj pod skocznią. Pod reglami. Tak, pod reglami. Pokorzystamy z chwili samotności, bez piesków i zobaczymy, jak będzie nam się szło. Może pójdziemy sobie na Strążysko. Zobaczymy jeszcze. Bo zobaczcie, jak to wygląda. Raz jest mega ciemna chmura, jakby miało zaraz lać, a za chwilę jest jakaś dziura i widać niebieskie, ładne niebo i jakieś słoneczko świeci. Ale wieje. Nie wiem, czy to będziecie słyszeć. Słyszę! Ale wieje. To jest to, prawda? Te kolory ekstra. Przepięknie. Coś się rozpogadza, więc stwierdziliśmy, że spróbujemy się przespacerować na Strążyską. Lubimy tam też. Ja tam często z mamą zawsze chodziłam na spacery, jak przyjeżdżały się do babci. Więc idziemy. Nie ma dużo ludzi, praktycznie pusto na szlaku. Piękne kolorki. Cudownie. Czuć jesień. Czujesz zapach choinki? No to dobrze. Strążyską. Ile to jest minut? 40. 40. No, a to my i tak zawsze szybciej tuptamy. A tu jest Sarnia Skałka. Tak. Właśnie mamy tutaj taką dużą mapę i też jest taka fajna trasa, że możecie sobie pójść Doliną Białego na Sarnię Skałki i z Sarnich Skałek zejść sobie do Strążyskiej. W Strążyskiej też jest takie jakby mini schronisko, taki szałas, więc też można się napić herbaty albo zjeść coś dobrego. Tam zawsze był dobry taki koktajl, pamiętasz? Jagodowy. Jagodowy. Tak, ze siadłym mlekiem. Pyszne to było. No, pamiętam kiedyś. Miałem awarię pod tym. Jak ktoś nie może pić takich rzeczy, to nie polecamy. No i taka ciekawostka. Aktualnie wejście na szlak to jest 9 zł. Bilet normalny, jednorazowy, czyli 18 zł za dwie osoby. I tak obstawialiśmy, bo ostatnio chyba było za 6 zł, nie? No. Także to podrożało. No ale cóż, patrz, wszystko idzie w nie górę. Nie masz toalet, tylko masz ładne toalety zrobione. Nie ma to i już. To i no. No właśnie, jakbyście byli ciekawi, to w drodze na Strążyską są fajne toalety i też tutaj tak odnowili tą całą budkę z biletami. No coś się dzieje. Jest to spójne. Tak, coś się dzieje. A najważniejsze, że jest piękna jesień, słuchajcie. I się rozpogodziło. Jest fajnie, jest nam nawet ciepło. Więc idziemy. Szarlotka z bitą śmietaną, ale to już mamy ustalone, że w schroniskach czy jakichś szałasach i tego typu miejscach te szarlotki są najlepsze, więc mamy po szarlotce piweczko na pół. No i tak, trochę pogoda się popsuła, bo kropi, ale stwierdziliśmy, że wolimy siedzieć na zewnątrz i podziwiać te kolory, bo nie leje jakoś, ale po prostu taka mrzewka jest, nie? Dużo ludzi. No i zobaczcie, tam całe góry w chmurach, więc niestety nie popodziwiamy żadnych widoków na Tatry. Ale jest klimat. Jak tam Szarlotka? Pyszna? Mhm. No i cały czas wieje. Słuchajcie, momentami tak wieje, że chce głowę urwać. No. Trzeba czapeć mać. I stwierdziliśmy, że zjemy
zejdziemy spacerkiem i idziemy od razu coś zjeść. Idziemy tak do naszego stałego miejsca obiadowego, więc też Wam pokażemy chyba po raz kolejny, bo już kilka razy nagrywaliśmy z Amikusa, ale to jest takie nasze miejsce. Tanio, dobrze, smacznie. Chciałam Wam powiedzieć, że szarlotka jest wybitna. Ale trzeba uważać, żeby Wam talerzek nie odleciał. Czyja to wina? Bo tak, słuchajcie, wieje, a są takie papierowe talerzyki, które odlatują, jak ktoś nie pilnuje. No. I nie ma, słuchajcie, już koktajlu na Starożytnej, a szkoda, bo zawsze jak tutaj przychodziliśmy, to zawsze nawet szliśmy z myślą o tym, że wypijemy koktajl. No, jagodowy. Jagodowy właśnie był, albo malinowy z siadłym mlekiem. To było to... No, no nic, ale wszystko się zmienia. Niestety, zaraz mi coś tu odleci. Pilnuj, należy. Mm. Dobra, nie? Mega. Naprawdę, powiem Wam, że jedna z lepszych szarlotek. Cynamonem trochę czuć. Bardzo dobre. W ogóle te jabłka takie ciemne są, no, jakby takie uprażone. Jakby mnie ktoś zapytał, czy jestem głodny, to bym powiedział, że nie, a szarlotkę jadłem, jakbym trzy dni miał. Dokładnie. W ogóle tak inaczej smakuje, jak człowiek się przejdzie spacerkiem, po górkach trochę się zmęczy. Nie? No. Słuchajcie, jesteśmy, właśnie tutaj przeważnie się stołujemy, jak jesteśmy w Zakopanem. Amikus, tutaj też są noclegi. I też raz byliśmy i też spoko. No i tu jest taka, wiecie, klasyczna kuchnia domowa i my zawsze korzystamy z tych zestawów obiadowych. To jest w sumie najtańsza wersja i ta zupa jest trochę mniejsza niż taka zupa, jak kupujecie solo. Drugie danie też jest takie mniejsze, ale ogólnie jest tak idealne. I mamy co tutaj? Żurek, karczek, wieprzowy z sosem, ziemniaki, surówka. Tego chyba nigdy nie jedliśmy. Nie, bo my na tym się skupiamy. To miksujemy, no tak, z pomidorową. My zawsze placek po zbójnicku, surówki i właśnie z rosół, albo bierzemy pomidorówkę. Ja zawsze biorę z ryżem, bo tu jest, słuchajcie, pomidorówka z ryżem. Dajcie znać, kto jest team pomidorówka z ryżem, a kto jest team pomidorówka z... makaronem. Ja z makaronem. Miał jest z makaronem. Kotlet schabowy, ziemniaki, kapusta zasmażona też jedliśmy i też było bardzo dobre. Jest też zestaw wege, jakieś kotleciki z kaszy gryczanej. I ostatnio jak byliśmy tutaj, to chyba Beni jadł właśnie. Tak. I mówił, że bardzo dobre. Rolada z indyka ze szpinakiem, ziemniaki, surówki. Surówka, tego nie było chyba wtedy. Nie kojarzę, ale... Ale grillowany filet z kurczaka, ziemniaczki, surówka też było, więc właściwie od lat, słuchajcie, to jest stałe menu. I od lat jest pysznie. I od lat my jesteśmy. I od lat my jesteśmy, więc idziemy jeść. Mają też opcję śniadań, jeżeli jesteście gdzieś tutaj w okolicy z noclegiem bez śniadań, to też są... fajne te śniadanka, nie? Jak żeśmy tutaj nocowali, to całkiem spoko było. To nie było takie śniadanie, że sobie nakładacie co chcecie, tylko na stoliku było już gotowe, ale naprawdę dużo i pysznie. Dobra, mamy zupki. Ja sobie wzięłam zupę oczywiście z ryżem. Michał, tak jak mówię, team makaron. I czekamy zaraz na drugie danie. Mamy też piweczko i słuchajcie, taki obiad tutaj nas wyszedł 92 zł. Więc moim zdaniem całkiem spoko. No, smacznego. Dwa dania, dwa piwka. Proszę? Dwa dania, dwa piwka. Tak, dwa dania dwudaniowe. Dwa dania. Smacznego. No i klasyka. Zakopiańska klasyka. Zawsze sobie mówię, tym razem zamówię coś innego. Przychodzimy, to samo, nie? Tak, i za każdym razem jednak biorę tego placka, bo są naprawdę bardzo dobre. No, tak, no po prostu są przepyszne. Więc smacznego mężu i Wam też życzę smacznego, jeżeli właśnie siadacie do jakiegoś dobrego jedzonka. A my też się zastanawiamy, gdzie na termę, słuchajcie, jechać i przeglądamy wszystkie termy i chyba zostaniemy w Zakopanem, bo tam jeszcze nie byliśmy, a też wygląda to całkiem ciekawie. To też damy Wam znać, czy warto, czy nie. Wróciliśmy właśnie z term i powiem Wam, że w ogóle mega fajnie jest na termach w Zakopanem. Byliśmy pierwszy raz. Te termy są właściwie, nie wiem od kiedy, od kilku lat, ale ja właśnie mówiłam Michałowi, że pamiętam czasy, gdzie w miejscu term w Zakopanem było kąpielisko, takie wiecie, otwarte kąpielisko i tam się jeździło kąpać w lato, jak właśnie z mamą przyjeżdżałam tutaj na wakacje do babci. No, więc dzisiaj już nic innego nie będziemy ciekawego robić, tylko będziemy siedzieć z naszymi pieskami, tak? Cały dzień same. No, cię trochę byli sami, ale słuchajcie, tak wieje wiatr, że to jest masakra. Michał się śmiał, że będzie musiał Figielkowi założyć takie obciążniki na łapki, żeby nie odleciała. No ale jak w ogóle szłabała się?
No, jak zawieje mocno, to tak trochę, wiesz, się to kuliła, się kuliła. No, tak to szło znowu. Tak, i mamy chipsy. Tak, mam. Mamy dobre chipsy dzisiaj na wieczór. Mamy Pringlesy, jakaś limitowana papryka. Wersja papryka. I mamy dzisiaj podrineczku Jack Daniel z Coca-Colą. I na razie oglądamy Milionerów, ale może odpalimy laptopa i odpalimy sobie Netflixa. No i co do w ogóle tego aquaparku, to słuchajcie, w ogóle jest mega cena, bo od poniedziałku do piątku od 17 do 22, tak, 5 czyli godzin. 5 godzin, słuchajcie, kosztuje 49 zł od osoby. I w tym macie wejście na saunę i na całą tą strefę taką basenową, no, basenową i termy. I fajnie, tak wiecie, sobie można posiedzieć na zewnątrz, tak zanurzony, wiecie, po szyi człowiek w wodzie. Cieplutkiej wodzie. Tak, a no ten, na zewnątrz wiało, nie? I zimno. Może zimno nie, ale... Nie, dzisiaj jest naprawdę ciepło, jest 18 stopni i ja się właśnie śmiałam, że ja nie byłam przygotowana, jeżeli chodzi o opakowanie na taką pogodę, bo ja wzięłam w sumie same ciepłe rzeczy. Kto się tutaj tak rozkłada? Kto się tutaj tak rozkłada, co? Ty byś też pojechała na termę, co? Popływałabyś w basenie, w jacuzzi. No więc ja, słuchajcie, jestem już bez makijażu, po saunie, po basenie, więc nie wyglądam jakoś, wiecie, super, ale wypoczęłam, zrelaksowałam się, wymoczyliśmy dupki, wygrzaliśmy dupki i od razu lepiej, zwłaszcza po takim dzisiaj długim spacerze. Ile zrobiliśmy dzisiaj kroków? Z 15 albo z 16 tysięcy, jak nie więcej, kroków zrobiliśmy. No i zobaczymy jutro, jaka będzie pogoda, to będziemy myśleć, co będziemy robić, ale też musimy w końcu się przejść na krupówki i pójść do Samanty na ciacho i na dobrą kawę, tak, nie? Na polonkę i na flat white. Może jutro będzie też mniej padało, mniej wiało, na szczęście nie pada. I pieski gdzieś z nami pójdą dalej, co? Poszłabyś gdzieś dalej pospacerować? Piąteczka? Piąteczka? Dobra, słuchajcie, no dzisiaj kończymy. Nie wiem, czy to już będzie koniec tego vloga, czy nie, bo nawet nie wiem, ile nagrałam, bo stwierdziłam, że chcę ponagrywać z wyjazdu z Zakopanego, ale już nie mam czasu na to, żeby to zrzucać i montować, wiecie, na bieżąco. Poogarniam sobie to, jak wrócimy z weekendu w poniedziałek. Więc nie wiem, kiedy będzie koniec vloga, a kiedy będę Was widzieć w nowym vlogu, więc jakoś to potem zmontuję i na pewno będzie dobrze. Dobra, to co? To co? Chipsiki. Chipsiki, drineczki i chill. Tak jest.